Jest rok 2018. Wstałeś wcześnie rano i postanowiłeś wybrać się na ryby. Docierasz w miejsce, w którym byłeś już wczoraj, zarzucasz wędkę i czekasz. Spławik się rusza. Złapałeś coś, ale... Ej ty, co jest? Dlaczego nie reagujesz? W tej chwili kompletnie nie myślisz o rybach. Twoją uwagę przykuło coś innego. Ze zdziwieniem spoglądasz na wielki statek, który utknął na mieliźnie. Wczoraj go nie było. Musiał więc przybić tu w nocy. No dobra, pewnie w końcu odpłynie. Przez kilka kolejnych godzin skupiasz się na połowie. W tym czasie przyglądasz się jednostce pływającej, ale nie zauważasz na niej obecności człowieka. Czyżby nikogo tam nie było? W kierunku statku ruszają kutry i straż przybrzeżna. Ty też postanawiasz obejrzeć go z bliska. Ładujesz się do swojej starej łajby i płyniesz na miejsce. Mgła spowija okolice, przez co ogromny statek robi upiorne wrażenie. Jest zardzewiały i opustoszały. Gdzie podziała się załoga? Skąd on się tu wziął? Straż przybrzeżna wchodzi na pokład. Przeszukują ładownie, kabiny i górny pokład. Znaleźli rzeczy osobiste, resztki zapasów, zapiski i ubrania. Wszystko wskazuje na to, że załoga rozpłynęła się w powietrzu. Rybacy, którzy jako pierwsi zauważyli kontenerowiec, nie widzieliby ktokolwiek go opuszczał. Do portu nie dotarły żadne sygnały radiowe i nikt nie zgłosił, że statek będzie tam pływał. Po prostu wynurzył się znikąd. By dowiedzieć się czegoś więcej, trzeba sprawdzić numer i nazwę kontenerowca. To SAM Ratulangi PB1600. Straż Przybrzeżna weryfikuje te informacje, analizuje dane na temat wszystkich krajowych statków i... To niemożliwe! Kontenerowiec powstał w indonezyjskiej stoczni w 2001 roku. Wykorzystywano go do transportu ciężkich ładunków po azjatyckich morzach. Statek był w użytku przez 8 lat. Dostarczano nim przeróżne artykuły przemysłowe w tym regionie, ale pewnego dnia coś poszło nie tak. W 2009 roku SAM Ratulangi płynął w pobliżu wybrzeży Tajwanu. I na tym kończą się zapiski na jego temat. W żadnym porcie nie odnotowano jego obecności. Wszyscy myśleli, że zatonął, więc od lat nikt go nie szukał. I nagle, po 9 latach, ten wielki, zardzewiały statek pojawił się u wybrzeży Mianmy. Bez załogi i bez paliwa. Rozpoczyna się śledztwo. Władze próbują ustalić nazwiska wszystkich marynarzy, którzy pracowali na kontenerowcu i odnaleźć wskazówki, które pomogą im rozwikłać tę zagadkę. Mają też nadzieję, że wkrótce zgłosi się do nich właściciel jednostki. Na pokładzie znajdują się dwie liny holownicze, a to znaczy, że ktoś przywlókł SAM Ratulangi w to miejsce. Udaje się namierzyć 13 członków załogi. Twierdzą, że chcieli dopłynąć do stoczni w Bangladeszu, by dokonać napraw na kontenerowcu. Holował ich inny statek, ale w pewnym momencie liny się urwały i zerwał się sztorm. Załoga nie chciała przebywać na łodzi w czasie zawieruchy, więc ją opuściła. Nikt nie wie, co działo się z okrętem przez ostatnie 9 lat i jak to możliwe, że pływał bez załogi. Ale jest jeszcze jedna, bardziej tajemnicza historia. 16 lutego 2020 roku odnaleziono statek towarowy, który utknął na skałach u wybrzeży irlandzkiej wioski. Był zardzewiały i miał podziurawiony, przegnity kadłub. Poprzedniego dnia mieszkańcy nie widzieli statku. Musiał przybić do brzegu nocą. Kontenerowiec Alta był widziany po raz ostatni kilka miesięcy wcześniej w miejscu oddalonym o wiele tysięcy kilometrów od wybrzeży Irlandii. Jednostka przemierzała atlantyckie wody. Zauważyła ją załoga statku MS Protector. Próbowali skontaktować się z ludźmi z Alty, ale nikt nie odpowiedział. Marynarze zorientowali się, że kontenerowiec jest opustoszały, a 5 miesięcy później pojawił się u wybrzeży Irlandii. I choć w tej historii jest więcej pytań niż odpowiedzi, i tak udało się ustalić parę rzeczy. W 2015 roku Alta kilkukrotnie pojawiała się i znikała z radarów. Każdy statek jest wyposażony w wewnętrzny system namierzania, więc można śledzić jego trasę przez satelity, ale załoga Alty często go wyłączała. Niewykluczone, że robili coś niezgodnego z prawem. W każdym razie w 2017 roku statek często kursował między portami greckich wysp. W pewnym momencie zniknął z radarów i pojawił się dopiero po 10 miesiącach u wybrzeży północnej Afryki. W międzyczasie pływał pod różnymi banderami.
We wrześniu 2018 roku Alta znajdowała się na południowy wschód od Bermudów i zmierzała do Haiti. Kiedy statek był na samym środku Atlantyku, doszło do awarii silnika. Zaczęło go znosić. Minęło kilka dni, ale załoga nie była w stanie go naprawić. Powoli kończyły się zapasy jedzenia i wody, a dodatkowo sytuację pogarszał fakt, że w ich kierunku zmierzał huragan. Na szczęście udało im się skontaktować z amerykańską strażą przybrzeżną. 2 października przywieziono im helikopterem prowiant. Jedzenia starczyło na kilka dni. Przed nadejściem huraganu po załogę wysłano łódź ratunkową. Wszyscy zostali ewakuowani i przetransportowani do Puerto Rico. Natomiast pozostawiona Alta dryfowała samotnie po oceanie. Po jakimś czasie podpłynął do niej inny statek, by odholować jednostkę do brzegów Gujany. Sytuacja się jednak nieco zagmatwała. Ktoś ukradł kontenerowiec, wyłączył system śledzenia i oddalił się w nieznanym kierunku. Po prawie roku na atlantyckich wodach na opustoszałą Altę natknął się MS Protector, a 9 miesięcy później statek bez załogi dobił do brzegów Irlandii. Jakim sposobem udało mu się przepłynąć Atlantyk i dotrzeć aż tak daleko? Wciąż pozostaje to tajemnicą. Może był to po prostu szczęśliwy traf? Przez cały ten czas nikt nie widział statku. Dryfował sobie po ogromnych połaciach wody, zmagając się ze sztormami. Kto jest jego kapitanem? Co stało się z tymi, którzy go porwali? Do kogo należy teraz? Pewnego dnia ktoś zgłosił się do władz wioski i oznajmił, że jest właścicielem kontenerowca, tyle że nie przedstawił żadnych dowodów. Na statku odnaleziono kilka baryłek ropy. Zostały zabrane śmigłowcem. Alta rdzewiała, a skorodowany materiał stanowił zagrożenie dla środowiska. Statek nie miał żadnej wartości, ale pozbycie się go kosztowałoby miliony. Były 3 opcje. Zostawić go tam, gdzie jest, odholować go na morze i pozwolić, by zatonął, albo rozmontować na złom. Ale natura miała swoje plany. Sztormy i silne fale rozbiły go na 2 części. Alta przemierzała Ocean Atlantycki bez załogi przez jakieś 2 lata, ale to jeszcze nic w porównaniu ze statkiem, który pływał w ten sposób przez 38 lat. Rekordzistą jest SS Beijing. Był to statek towarowy należący do pewnej kompanii handlowej. W 1931 roku utknął na zamarzniętych wodach u wybrzeży Alaski. Musiał bardzo zwolnić, aż w pewnym momencie został zablokowany przez grubą warstwę lodu. Sytuację pogarszał silny sztorm. Śnieżyca była tak potężna, że załoga widziała przed sobą jedynie białą ścianę. Dalszy rejs nie wchodził w grę. Marynarze musieli przeczekać zawieruchę i czekali tak 1, 2, 3 dni. Minął tydzień, a śnieżna burza przybierała na sile. Aż pewnego dnia osłabła. Załoga podzieliła się na 2 obozy. Pierwsza ekipa ruszyła do najbliższego miasta, a druga wraz z kapitanem została przy statku. Rozbili w pobliżu obóz i dalej czekali, aż skończy się kolejna nawałnica. Widoczność była zerowa i wreszcie pewnego dnia się wypogodziło. Świetnie! To teraz... Chwileczkę, gdzie jest statek? Beijing zniknął gdzieś w czasie śnieżycy. Kapitan był przekonany, że statek zatonął, więc razem z załogą opuścili obóz. Tydzień później marynarze natknęli się na jednostkę dryfującą w pobliżu miejsca, gdzie ją zostawili. Miała poważnie uszkodzony kadłub, więc ze względów bezpieczeństwa nie nadawała się do dalszej podróży. Próby naprawy byłyby bezcelowe i kosztowne. Dlatego kapitan postanowił porzucić statek. Był pewien, że prędzej czy później i tak pójdzie na dno. Ale on dryfował jeszcze przez kilka kolejnych dni, miesięcy, a nawet lat. Przez kolejne 38 lat widywano go w różnych zakątkach u wybrzeży Alaski. Ostatnie doniesienia pochodzą z 1969 roku. Świadkowie twierdzili, że statek był całkowicie zamarznięty, niemalże wtopiony w lód. Zdarzali się nawet śmiałkowie, którzy chcieli go odnaleźć, ale wszelkie próby kończyły się niepowodzeniem. Teraz, prawdopodobnie, spoczywa gdzieś głęboko na dnie.